Cześć, witajcie, z tej strony Bartek Boxer, a w dniu dzisiejszym chciałem Wam wyjaśnić, w jaki sposób przechwytywać obraz za pomocą przechwytywarki obrazu z konsoli Xbox One. Można to wykorzystywać również zarówno w przypadku, jeżeli posiadamy Xboxa 360 oraz Xboxa One S. Również z PlayStation, ale ja tutaj generalnie zajmuję się Xboxem, więc będę to tłumaczył oczywiście na podstawie Xboxa. Przede wszystkim, co tak naprawdę potrzebujemy, no to oczywiście samego Xboxa. Następnym krokiem, który tak naprawdę musimy podjąć, to jest zakup przechwytywarki. W moim przypadku, słuchajcie, jest to przechwytywarka Avermedia LGP Lite. I jest to generalnie przechwytywarka o wielkości, słuchajcie, smartfona, co również to teraz możecie tutaj widzieć. Przechwytywarka nie posiada akurat ta, którą ja mam w sobie wbudowanej karty pamięci, więc ona również musi być podłączona za pomocą kabla USB do komputera. Oczywiście dzięki temu, że ona jest podłączona do komputera, jestem w stanie oczywiście wgrywać sobie od razu na dysk, na wybraną partycję, w wybrany folder, oczywiście dany klip. Następną rzeczą, o której warto pamiętać w przypadku takiej przechwytywarki, jest sam fakt, że potrzebujemy tak naprawdę dwóch kabli HDMI. No i w razie czego jeszcze potrzebujemy kable audio, ale ja akurat nie używam kabli audio, między innymi z tego względu, że po prostu używam mikrofonu studyjnego, którym później albo dogrywam głos, albo w czasie live'a jestem w stanie po prostu włączyć sobie taki mikrofon. Więc przechodzimy sobie do samego obrazu, jak go przechwycić. Słuchajcie, w momencie, kiedy patrzymy się na naszą przechwytywarkę, widzimy tam dwa wejścia HDMI. Jedno jest HDMI in, drugie jest HDMI out. Oczywiście z tyłu naszej konsoli Xbox również posiadamy dwa wejścia HDMI, ale nas interesuje w tym przypadku tylko wyłącznie to pierwsze. Teraz, następująca rzecz. Kabel, który będzie wychodził z naszej przechwytywarki obrazu, czyli HDMI in, to jest kabel, który ma trafić z konsoli Xbox do przechwytywarki, a kabel HDMI out z przechwytywarki ma trafić pod nasz monitor. Wtedy oczywiście uzyskamy obraz widzialny dla naszego oka. No i okej, słuchajcie, no i na tą chwilę oczywiście widzimy tutaj główny interfejs swojego programu, którego używamy. Mamy tutaj bioryt, przechwyć, strumień wideo. Generalnie przechwyć, przechwytujemy wideo, strumień, robimy z tego live'y. Następną rzeczą tutaj mamy oczywiście podłączenie do bieżącego PC, inny PC, konsola do gier. W moim przypadku interesuje nas konsola do gier. Po włączeniu tego oczywiście przechodzimy sobie do dalszej zakładki, jest to zakładka audio, w moim przypadku jak widać mikrofon włączony, mikrofon USB, czyli mikrofon studyjny oraz osobny zapis dźwięku właśnie z samego mikrofonu. Następną rzeczą jest tutaj oczywiście ustawiamy sobie parametry, czyli po prostu to co nas interesuje, tak? Jaki ma być format naszego wideo, jaka ma być rozdzielczość, w jakich ma być FPS-ach, no i tak dalej. W następnym przypadku widzimy już tutaj całkowicie włączony program, ale niestety w moim przypadku nie podłączyłem go na chwilę obecną pod komputer i nie podłączyłem go po prostu pod Xboxa, dlatego wyświetla się na nim no signal. Słuchajcie, podsumowując nasz filmik, przechwytywarka obrazu, tak jak Wam tutaj właśnie powiedziałem, służy między innymi do tego, żeby przesyłać sygnał audio oraz sygnał wideo z naszej konsoli Xbox do przechwytywarki, a następnie z przechwytywarki idzie on do naszego telewizora oraz idzie bezpośrednio od razu zapisywany na nasz dysk twardy w przypadku naszego komputera. No i tak między innymi, słuchajcie, to właśnie wygląda. Niestety ceny przechwytywarek są dosyć spore, dlatego że one się generalnie zaczynają w granicach od 300 zł wzwyż. I ja Wam nie będę tutaj mówił na temat innych przechwytywarek, mówię tylko i wyłącznie na temat mojej przechwytywarki. Ja ogólnie jestem z niej zadowolony, także myślę, że to na razie będzie tyle. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam częściowo tutaj, jak tak naprawdę nagrywa się za pomocą przechwytywarki obrazu z konsoli Xbox. Także wielkie dzięki, że wpadliście. Gdybyście mieli jakieś większe pytania odnośnie tego, odnośnie tej całej przechwytywarki, zapraszam serdecznie oczywiście do komentarza. Bardzo chętnie odpiszę, odpowiem. Także pozdrawiam serdecznie. Dzięki, że wpadliście. Cześć!